Kleo, bardzo serdecznie dziękujemy, że odwiedziłaś naszą Galerię Świdnicką i przyjechałaś spotkać się z tymi wszystkimi ludźmi. Szanowni Państwo, jesteście gotowi? Wolisz, jak się do Ciebie mówi Asia czy Kleo? Wiesz co, powiem Ci, że chyba tak służbowo to chyba Kleo faktycznie. W większości... Nie, w sumie to obojętne, ale chyba Kleo spoko. Tutaj mamy kolejne pytanie. Dlaczego lubisz koty? Wiesz co, miałam koty dwa, a jednego przez 23 lata i tak się bardzo związałam w ogóle z... Obecność kotów jest mi bardzo bliska i jakoś tak wyszło. Ja generalnie lubię zwierzęta, a z kotami miałam przyjemność po prostu dłużej trochę poegzystować, więc może dlatego. Skąd się wzięła twoja ksywka, Kleo? Wiesz co, jakoś tak wyszło, że jak śpiewałam 6 lat w chórze gospelowym, to tak do mnie zaczęli koledzy i koleżanki mówić i już tak zostało po prostu. Jakoś tak wyszło. Ile ci zajmuje szykowanie się do takich spotkań lub koncertów? Wiesz co, dzisiaj to była bardzo zabawna sytuacja, ponieważ skończyłam wczoraj koncert o 2 w nocy. Jechałam w makijażu, więc to nie było zdrowe, a później się dzisiaj szykowałam, ja myślę, że około godziny czasu, jakoś tak. Skąd się wziął twój pomysł na nagranie teledysku do piosenki Wolę być w Jaworzynie Śląskiej w muzeum? O, jakie ciekawe pytanie. Wiesz, powiem ci szczerze, że jakoś tak klimat, ponieważ utwór Wolę być jest o historii mojej prababci, która uciekła od swojego ukochanego, znaczy w zasadzie nieukochanego, po prostu pozostawiła swojego partnera i uciekła właśnie pociągiem. I tak sobie skojarzyłam, że fajnie by było nagrać teledysk wśród starych pociągów i udało nam się znaleźć muzeum i tam właśnie nagraliśmy całą tą historię. Tutaj, że niby żona, kochanie, zrobisz sobie zdjęcie z Kleo, ale sam się dokotował. No, mąż.